Muszę powiedzieć, że zdaję sobie sprawę z tego, że włączanie kamery jest bez sensu, bo jak gdyby nie ma nic do zapamiętywania. Nie ma nic do dzielenia się, nie ma nic do przekazywania. Dla mnie to wszystko jest tylko obserwacją kolejnych etapów, przemian cielesno-umysłowych. Wszystko się zmienia. Zmienia się kondycja ciała oraz zmienia się kondycja umysłu. I właściwie nie ma o czym opowiadać, dlatego że i tak każdy musi się sam przekonać, jak jest w przyszłości. Trzeba przeżyć swoją przyszłość, swoją indywidualną, bo każda jest inna. Liczę tylko plany, które mi się już nie powiodą i czekam na te plany, które mi się uda zrealizować, mimo że ich nie zamierzałem. Może ktoś kiedyś zechce współpracować w jakiejkolwiek sprawie, ponieważ naprawdę to życie jest sprawą zupełnie indywidualną i każdy ma swoje własne i nikt się nie chce nim dzielić, więc w związku z tym jak gdyby każdy z nas jest jedynakiem na planecie i tylko używa różnego rodzaju zabawek w tym swoim przebywaniu tutaj. Gram w wiele różnych gier, ponieważ pomagają zachować jakąś aktywność umysłowo-cielesną w tym takim areszcie domowym. Jestem wielbicielem zimnej pogody. Lubię zimną pogodę, nawet w tej chwili wentylator wieje. Mimo że w pomieszczeniu jest 24,5 stopnia, dla mnie to jest środek lata. Jak byłem młody, to takie dni kiedyś było 20, 21 stopni, to w lecie było niewiele ich. Lata były bardzo deszczowe. Właściwie przez całe lato lało. Tylko nieliczne dni były takie, że nie było opadów. A w tej chwili już są troszeczkę inne. Są gorące. Lepiej się czuję przy pogodzie wilgotnej. Zdając sobie sprawę z tego, że ona rodzi wiele problemów dla wielu ludzi, więc w związku z tym wielu ludzi mnie bardzo nie lubi za to, że lubię to, czego oni nienawidzą. I niestety zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo indywidualna sprawa i każdy musi lubić coś, co lubi oraz nie lubić czegoś, czego nie lubi. Nie chcę mówić o tych rzeczach, których nie lubię, ponieważ nie chcę o nich pamiętać nawet, nie chcę o nich opowiadać. Nie chcę ich przywodzić na pamięć, na myśl, wygrzebywać z pamięci. Wolę wygrzebywać z pamięci rzeczy dobre. I ostatnio grzebałem w pamięci swojej własnej i wygrzebałem takie zdjęcie, na którym jest malutkie podwóreczko w Łodzi przy
No, można powiedzieć o adresie, bo to tam ktoś teraz mieszka i ktoś zupełnie inny, ale podwóreczko jest już też zupełnie inne, więc w związku z tym ten świat, o którym opowiadam, nie istnieje, po prostu nie istnieje, nie ma go. To było przy ulicy Orlej 15 przez 4 i o tym zdjęciu chciałem mówić. To jest, na tym zdjęciu jest to podwóreczko. To podwóreczko było taką studnią, można powiedzieć, z czterech stron ogrodzoną. Z dwóch stron budynkami, z dwóch stron murami. Na jednym z tych murów był taki piękny bluszcz, który niestety potem został wycięty przez robotników, którzy remontowali, jak to się mówi, z jakiegoś tam dziwnego polecenia, z dziwnych pobudek. Kazano im wyciąć, to wycięli. Nie było wtedy takiej ochrony roślinności jak dzisiaj, chociaż teraz też się wycina tak bez pamięci różnego rodzaju drzewa, krzaki i krzewy. Są zupełnie niechronione i tak gdyby nie podlegają żadnej ochronie wobec ludzkiej działalności, jeżeli to potrzeba miejsca, jeżeli potrzeba widoku, jeżeli potrzeba czegokolwiek, jeżeli komukolwiek przeszkadzają jakieś owady na przykład, to się wycina wszystko, co się da i buduje się po prostu. To są tacy właśnie ludzie budujący, którzy budują. Budowanie jest dobre, więc w związku z tym w imieniu tego budowania wszystko jest dozwolone. No i na tym podwóreczku mam na zdjęciu mojego kuzyna, to znaczy brata ciotecznego, Ryszarda, który już nie żyje, więc w związku z tym nie będę mówił o nim źle, nie będę mówił o nim dobrze, chociaż powiem o swoim wspomnieniu jednym związanym z tym właśnie kuzynem. Na tym zdjęciu ten kuzyn okazuje się, że wywnioskowałem ze zdjęć, które posiadam, że ja robiłem to zdjęcie, że robiłem to zdjęcie mając 5 lat, że kuzyn miał wtedy 15 lat. I wtedy był taki wspaniały okres, że wspólnie się bawiliśmy. On się ze mną bawił, zajmował się mną jak to małym dzieckiem. On już był na tyle dorosły, że mógł rodziców odciążyć i pomóc, czy ciotkom swoim pomóc opiekować się ich dzieckiem, więc w związku z tym bawiliśmy się razem. Kotka się denerwuje, że ja mówię, ale miauczy tutaj, ale jeszcze nie atakują mnie na tyle, żebym musiał kończyć. No i z tym kuzynem bawiliśmy się w taki śmieszny sposób, że mieliśmy taką zabawę w pilotów samolotów. Stawialiśmy takie wielkie dwie kolubryny, takie fotele, takie ogromne i ciężkie, naprzeciwko wersalki, na której siadaliśmy. To były takie nasze pulpity sterownicze w tym samolocie. Na tych dwóch fotelach kładliśmy szachownice z pionkami od warcabów i od szachów. I to były nasze przyrządy sterownicze. Potem radio tranzystorowe, takie, bo były takie radio tranzystorowe, które było, że tak powiem, nowością na tyle, że jakby nie wiem, może były wcześniej jakieś kryształkowe radio i tak dalej, ale te radia, które sprzedawano w sklepach, to były takie małe tranzystorki. Nie wiem, czy teraz się takie sprzedaje i gdzie się sprzedaje radia w ogóle. Ale teraz, jak już wszyscy mają komórki, to mają radio w komórce i w związku z tym pewnie sprzedaż takich radii, bo nie radiów, tylko radii, spadła i nie wiem, czy jest je tak łatwo zdobyć. Może właśnie z takiego demobilu, czyli takie zabytkowe, czy u kogoś można takie znaleźć i jeszcze posłuchać. I to radio nastawialiśmy na taką falę, na której nie było audycji, tylko był taki szum. Tylko szum taki dziwny, nie taki szumiący, tylko
szum taki brzęczący. Cały czas jednostajny tego rodzaju dźwięk. I to był silnik tego samolotu. W oparcie, boczne oparcie tych foteli, wstawialiśmy taką szczotkę do ubrań, tak, na takim dłuższym, troszeczkę na dłuższej rączce. I ona robiła za taką maneczkę sterowniczą tego samolotu. No i siadaliśmy obok siebie, startowaliśmy, ściągaliśmy ten ster tak, żeby wzbić się w powietrze i po bokach mieliśmy oczywiście to, co było pod samolotem, czyli myśmy widzieli naprawdę tylko podłogę, czy jakieś dywany, bo to pamiętam, że wtedy na podłogach się kładło dywany. Takie podobne pewnie do tych, którymi handluje teraz Max Kolonko. Ale na tych dywanach wyobrażaliśmy się, że pod nami widzimy nie dywan, tylko widzimy jakąś ziemię, nad którą lecimy, czy jakieś rzeki, czy krajobrazy, czy lasy, czy miasta. I o tym żeśmy rozprawiali, ktoś to zobaczył, coś wymyślił, to mówił, o patrz, i tam do tego drugiego, i ten też się wychylał. Widział dokładnie to samo. No, zabawa była wspaniała, bardzo się cudownie, żeśmy się wtedy bawili w ten sposób. Do dzisiaj zapamiętałem. No przykro mi, że Ryszard już nie żyje. No i jak gdyby nie miałem okazji, czy nawet nie chciałem mieć okazji później powiedzieć mu o przypomnieć mu o tych zabawach, bo ani o nich nie pamiętałem, a czasy potoczyły się gorzej i dla niego, i dla mnie, więc w związku z tym mało mieliśmy chęci wspominania dobrych rzeczy. W każdym razie bardzo, bardzo mi to zdjęcie pomaga przypominać sobie takie dobre wspomnienia, ponieważ potem, kiedy ja byłem już starszy o te 10 lat, czyli miałem swój własny rower duży, na którym po tym samym podwórku jeździłem, na wzór tego, co widziałem i co fotografowałem, to potem pamiętam, jak wyjeżdżałem, rodzice nie pozwalali mi jeździć po ulicy. Jeździłem po tym malutkim podwóreczku tylko, ale potem, jak już pozwolili mi jeździć po ulicy, bo ulica była bardzo mało ruchliwa i no jeszcze powiem o tej ulicy taką ciekawą sprawę, że stał przy niej browar. Ten browar powodował, że do tego browaru jeździły takie przyczepy ze słodem. Nie wiem nawet, co to jest słód, to jest jakieś fermentujące ziarno pewnie, ale ten słód wydaje bardzo silny zapach. Nie jest to zapach piwa, jest to taki zapach jeszcze przedpiwny, że tak powiem. Nie mogę powiedzieć, że to kwasu chlebowego, bo kwas chlebowy to nie piwo. I nie wiem, czy tak pachnie, nawet wiem, że bardzo smaczny jest i bezalkoholowy, natomiast ten słód bardzo intensywnie pachniał na połowie ulicy. Jak potem już tym rowerem wyjeżdżałem z tego podwóreczka po tej ulicy, tak jeździłem od końca do końca, czyli od bardziej ruchliwej ulicy do bardziej ruchliwej ulicy, po których już jeździły nawet tramwaje. Po ulicach Kinińskiego to jeździły po nim tramwaje, a ulica Narutowicza to po niej nie jeździły tramwaje, ale jeździły samochody, więc tam już też nie wyjeżdżałem, przy skrzyżowaniu zawracałem i jechałem z powrotem. Ulica była bardzo mało ruchliwa, teraz już może jest bardziej ruchliwa, bo tam się zmieniła konfiguracja, wyrosły jakieś budynki, zakłady i w związku z tym może jest tam ruch większy, natomiast wtedy, kiedy ja tam przy tym podwóreczku bawiłem się, to ruch był bardzo mały i no i jeździłem na tym rowerze już jako 15-latek po tej ulicy, która bardzo pachniała słodem. Piwa nie lubię, nie cierpię, w ogóle obniża mi ciśnienie, więc w związku z tym nie piję,
wolę pić herbatę, która podwyższa mi ciśnienie, a działa tak samo moczopędnie. W związku z tym zdrowo dla nerek. I pozwala zachować ciśnienie, czyli jasność umysłu. A umysł przydaje mi się na przykład do wspomnień, których potem sobie czasami mogę posłuchać i spędzić miło czas nie tylko na gierkach, które jak gdyby nie za bardzo i nie za dobrze mi działają, bo są za mało zadofinansowane. Za mało dofinansowane, czyli za tanie albo za publiczny i za wolny internet i tak dalej, i tak dalej. Za jakieś wirusy. W związku z tym gierki są wolne, czasami mi się już nie chce grać. Albo mi tchu brakuje i w związku z tym wolę powspominać i pomówić na temat swoich wspomnień. I jeszcze ciekawe takie rzeczy, że przy tej ulicy mało ruchliwej, pachnącej słodem, była baza samochodów ciężarowych, które wyjeżdżały rano i z tej bazy i nie było już ich przy ulicy i potem już stał tylko pusty plac, a na tym placu jakiś miłośnik gołębi pracujący w tej czy tam może stamtąd pochodzący, czy dyrektor, czy ktokolwiek inny, nie wiem już kto, pewnie ktoś tam wie i ktoś się nawet może sam siebie rozpoznać w twórcy tego, o czym mówię, stał gołębnik. Tylko gołębnik był tak dziwnie skonstruowany, że była to taka chatka Baby Jagi na kurzej nóżce, czyli na słupie, wysokim takim, wysokim słupie jak do latarni, żeby nikt tam nie wszedł, żeby koty nie zaszkodziły, ani żaden inny drapieżnik. Stał domek. Domek, który był taki jak, no można powiedzieć, jak szopka. Możecie komuś kojarzyć, pewnie są tacy, z którym się kojarzy z szopką, natomiast on był tak po prostu budynek, budyneczek z pochyłym dachem. Czyli taka górska chatka na słupie stojąca. I w tym domku tylko gołębie mieszkały, więc w związku z tym był to autentyczny gołębnik. I to powodowało, że na całej tej ulicy Orlej, na której przy jednym rogu był browar, a na drugim rogu, czy tam na drugim końcu był ten gołębnik stał, po całej tej ulicy latały gołębie. I te gołębie to były taki gatunek, podgatunek, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie takie gołębie, które wydają taki specyficzny dźwięk. Nie wiem czy zawsze, może tylko na wiosnę, ale ja pamiętam je zawsze, że po tej ulicy, jak gołębie chodziły, to wydawały taki dźwięk gruchający. Autentycznie gruchający gołąb. Bo jak się teraz widzę tutaj we Wrocławiu gołębie, to nigdy nim nie gruchają. Natomiast tam wtedy te gołębie wydawały taki dźwięk gochochu, 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 gochu, gochochu. Tak się, że tak powiem, ludzie mówili grochu, grochu, grochu. No tak jakby chciały grochu. No i jadły groch też, ale nawet taki suszony groch, które się wykładało do tego gołębnika, czy gdziekolwiek indziej, się podrzucało, żeby sobie podziobały i pojadły. No ale w każdym razie to było taki cały klimat stworzyło to miejsce. Bo z jednej strony było to miejsce przesycone zapachem słodu, a z drugiej strony przesycone tym odgłosem gruchających gołębi. To jest takie niezapomniane zupełnie przeżycie, niezwykłe, którego nie zapomnę i z którego się bardzo cieszę, bo naprawdę chciałbym, żeby wróciły tamte czasy. Co praktycznie sprowadza się do pętli czasowej, że trzeba by cofnąć czas, bo musiałby wszystko wrócić. Łącznie z browarem, słodem, gołębiami, gołębnikiem, bazą samochodową na miejscu, na której był plac tylko, na którym siedziałem, wyprowadzając swojego pieska, maltańczyka, nie maltańczyka, maltańczyka,
A zdjęcie mam z Pekińczykiem, ponieważ pierwszym pieskiem, którego miałem w wieku 5 lat, to był Pekińczyk. Suczka Pekińczyk. Nazywała się Kika. Nie wiem dlaczego tak. Może kiedyś do tego dojdę, może poszukam. I to już, tak powiem, opowieść do następnego zdjęcia. W każdym razie. Aha, jeszcze przy tym podwóreczku, na którym, w tym zdjęciu, na tym podwóreczku, na którym jeździł mój kuzyn 15-letni na rowerze, to jeszcze pamiętam, że na tym zdjęciu są dwa takie miejsca, w których można rozwinąć akcję, czyli opowiedzieć o czymś. Stał tam taki samochód, Trabant się nazywał. Mówili na niego mydelniczka. Miał on taki dziwny. Jakąś dziwną skrzynię, taką syrenkową chyba skrzynię biegów, wolne koło, czy może nie, może się mylę, może syrenka miała wolne koło. Takie, że jak się puszczało gaz, to ona nie hamowała silnikiem. Ale ten Trabant należał do ojca mojego kolegi z tamtych czasów. Młodszego ode mnie troszeczkę. Tak mi się wydaje. Albo prawie w tym samym wieku. Pewnie tak, pewnie w tym samym wieku. Może psychicznie był starszy ode mnie, ale fizycznie to troszeczkę tam rok mój młodszy, czy coś koło tego. I jego ojciec miał tego Trabanta i razem tam przyjeżdżali do pod suterenę, to znaczy pod tą kamienicę, taką, to znaczy kamienicę, budynek, który stał z boku tej kamienicy, której to było podwóreczko. Tam na drugim piętrze mieszkała jego mama, czyli babcia jego syna, czyli Piotrka. Ta babcia, pani kucharska, tak jak wszyscy nazywaliśmy w rodzinie. Pani kucharska była serdeczną przyjaciółką mojej babci, nieżyjącej już też, która mieszkała na parterze kamienicy. Z tej kamienicy wychodziłem przez okno na to podwóreczko. Był to bardzo niski parter. No i jeszcze wiele zdjęć z tamtego okresu i z tamtych wydarzeń mam i mam je przed oczami, mam je w pamięci. Wpatrywałem się przez 50 lat prawie, przez kilkadziesiąt lat. No jak 5 lat miałem, to robiłem, no a teraz mam 50, no to przez 45 lat wpatrywałem się w te zdjęcia i przypominałem sobie te miłe chwile w młodości. To mi zawsze pozwalało żyć. Dawało mi energię do utrzymania się w dobrym nastroju. Także trochę szkoda, że papierowych zdjęć jest mało, że więcej jest w komórce, których się szybko kasuje i po 45 latach już nic z nich nie będzie. Więc tak naprawdę to warto drukować zdjęcia i warto je przechowywać, wpatrywać się w nie, analizować, wspominać, bo potem naprawdę dużo miłych chwil może dzięki temu wyniknąć, dużo wspomnień, których inaczej by nie było i w związku z tym, gdyby nie było wspomnień, byłoby to znacznie gorzej, więc należy wspominać, należy sobie notować, należy sobie robić zdjęcia, należy zachowywać te zdjęcia, trzymać się ich jak rzep się goła, ciągnąć za sobą wszędzie, żeby ich nigdy nie zginęły, żeby się nigdy nie zniszczyły, żeby dzieci nie rozdrapały, żeby nie podarły, żeby nie zalała woda, żeby po prostu, żeby je uchronić przed zniszczeniem, tak jak swoją własną pamięć trzeba chronić i przez dobrą dietę, i przez nienadużywanie alkoholu, ani narkotyków,
prostu trzeba dbać o wspomnienia. Ponieważ wspomnienia mówią o tym, że kiedyś było lepiej. Ale lepiej nie dlatego, że lepiej na świecie, tylko lepiej w naszej indywidualnej rzeczywistości. Lepiej się czuliśmy, lepiej mieliśmy większe możliwości, mniejsze rzeczy przeżywaliśmy, więc w związku z tym z indywidualnego punktu widzenia było lepiej. Natomiast z globalnego punktu widzenia, no można powiedzieć, że było gorzej albo że jest gorzej. Tym, że tak naprawdę jest tak samo, że zmiany są niewielkie. Wszystkie są rozkruszczane. Te pogorszenia są takie przez polityków nadmuchiwane oraz podsycane, żeby było jeszcze gorzej, żeby było o czym mówić i na czym zarabiać. Przez prasę i prasa z politykami współpracują, mówią się krótka rozmowa między panem wójtem i plebanem, ale tak naprawdę to jest rozmowa między politykami, prasą i telewizją. W telewizorze się pokazuje prasę, w prasie się opisuje politykę i jest na czym raz zarabiać, kupuje się telewizory. Ciekawe, że bardzo mi przyjemnie jest oglądać program z Rosji nadawany, ponieważ jest on taki w zupełnie innym stylu pokazywany do polskich polityków. W Polsce, na polskim programie, który oglądam, bo staram się oglądać tylko informacyjne programy, no prawie tylko, to oprócz tych nielicznych filmów zachodnich, które czy z Hollywoodu, czy z tam innych, tych kręconych po stronie zachodniej filmów, typu Czerwony Październik i tak dalej, to z tych programów, to z polityki, to w Polsce polityka oraz zachodnie filmy, a w Związku Radzieckim taki przekrój nowinek technicznych na przykład. Jest bardzo przesycony takim ten program, ja nie wiem jak oni to robią, bo oczywiście życie jest tak samo ciężkie jak i u nas. Albo jeszcze cięższe, było zimniej. I dlatego wszyscy stamtąd uciekają na południe czy na zachód, bo, że tak powiem, to jest taki drift, takie unoszenie ludności w tą stronę. Natomiast, no niestety, no, okazuje się, że tam jest więcej potrzeba optymizmu w telewizji, w związku z tym jest więcej takich z zachodu wyciąganych złych informacji o tym, co się złego dzieje na zachodzie oraz dobrych informacji z tego, jakie techniczne nowinki wspaniałe udało się osiągnąć ludzkości. Przecież nie mówi się, że to zachodnie. Pokazuje się, że to tam w Związku Radzieckim, że tam w Związku Radzieckim już nie ma, ale w Rosji też działa, więc w związku z tym, że nie też, to może się pokazuje, w tej telewizji pokazuje się, że mamy taką i taką rzecz. Mamy drony na przykład, mamy bezzałogowe samoloty. Można dobre fakty podawać o nich oraz złe. W polskiej telewizji też się o tym mówi oczywiście, ale to jak gdyby takie mam poczucie, swoje własne indywidualne poczucie z tego wyboru, automatycznego wyboru tych programów, które chcę oglądać. Bo wybieram, na większość już widziałem po prostu. I tylko z tych najnowszych wybieram, w związku z tym, bo te wiadomości informacyjne są najświeższe. A wszystkie pozostałe to już się widziało po kilka razy. Wspomina się, że do pewnego momentu człowiek wydaje mu się, że nie widział, a potem mówi, o już to, już widziałem. I przypomina sobie, że już zaczął oglądać kiedyś ten film, czy oglądał go kiedyś, musiał przerwać. Czasami obejrzy go do końca, brakuje tych programów takich świeżych, informacyjnych i optymistycznych. Po prostu to jest taka propaganda sukcesu, jak to się kiedyś na to mówiło, że to jest złe, że to bardzo B i nie nadaje się do niczego, i że to jest coś, przeciw czemu się trzeba puntować, bo przecież jest tak źle, a oni tu mówią, że jest dobrze. No i właśnie o to chodzi, że to zależy od indywidualnego punktu widzenia. Jak człowiek jest młodszy, to jest mu źle. Jak mówią, że jest dobrze, to się denerwuje, że mówią takie głupoty, że jest dobrze, bo jest źle.
A potem, jak już jest źle, no to wtedy wolałby w telewizji poglądać, że jest coś dobrze, i że wspaniale, i że dobrze się toczy, i że dobrze się dzieje. Chętnie zacząłem oglądać te amerykańskie, to są komedie romantyczne, natomiast tam w tej rosyjskiej telewizji są takie seriale, które nie są komediami romantycznymi, natomiast no, są spokojnymi historiami toczącymi się przeżyciami ludzkimi. Natomiast nawet mi tego dźwięku posłuchać miło, ponieważ no, jak byłem młody, to się uczyłem rosyjskiego, więc w związku z tym teraz rozumiem i uspokaja mnie ta mowa w telewizji. Może by na żywo nie było taka uspokajająca, tylko raczej denerwująca, bo tak nas Litwini nie lubią, to pewnie Rosjanie też nas nie lubią. Wszystkich się nie lubi, innych po prostu. No i to dużo, dużo tematów już sobie powiedziałem dzisiaj. Dziękuję.